Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób podłączyć antenę satelitarną, odpowiednio ją ustawić i skonfigurować usługę szerokopasmowego satelitarnego dostępu właśnie do internetu. W tym celu pokażę Wam najpierw zestaw router plus odpowiednie oprzyrządowanie, które otrzymaliśmy od firmy Viasat i oczywiście antenę, która jest tutaj na boku, jeszcze jej nie widzicie, ale zaraz zobaczycie. Antena oczywiście też jest firmy Viasat. Firma ta udostępniła nam cały zestaw, który klienci indywidualni mogą sobie zakupić do swoich domów, na działki. To zaraz sobie jeszcze ustalimy wszystko. Firma Viasat, jak mu powiedziałem, udostępniła nam ten sprzęt do testów. No i oczywiście aktywowała usługę. To też zaraz zobaczycie, o co chodzi z tą aktywacją usługi. Dzięki temu będę mógł Wam pokazać testy z tego internetu. Czyli tak, ja już pudełeczko mam rozpakowane, jak widzicie. Tu jest pudełko, tu jest router i opowiem kilka słów o tym urządzeniu. Po pierwsze mamy instrukcję obsługi, mamy oprzyrządowanie, mamy informację, co zawiera pudełko, mamy informację, jak powinien być router ustawiony. Jest to bardzo ważne, zobaczcie, nie wiem, czy będziecie widzieć, ale ja Wam opowiem. Router powinien być w takiej pozycji stojącej. Tutaj ta podstawka jest doczepiana do routera, jest dołączona przez producenta i tak powinien router stać, nigdzie nie obudowany żadnymi jakimiś książkami, w żadnym ciasnym miejscu nie powinien leżeć, tylko stać, żeby mieć swobodny przepływ powietrza. Troszkę to urządzenie się grzeje, więc jest to istotne. Następnie w instrukcji obsługi mamy informacje o dostępnych portach, co możemy podłączyć. To ja Wam zaraz powiem o adresie IP, jak skonfigurować usługę. I to wszystko. Więc tak, przede wszystkim adres, może inaczej, przede wszystkim to urządzenie, ten router ma w sobie nie tylko Ethernet, tutaj zobaczcie, jest czteroportowy switch ethernetowy, ma wejście na telefon, wejście na USB 3.0, WPS, zasilanie, reset, no i wejście antenowe. Oprócz tego ma jeszcze wbudowane anteny Wi-Fi, no i dzięki temu mamy sieć bezprzewodową. Adres tego routera to 192.168.100.1. Po podłączeniu zasilania i podłączeniu kabla ethernetowego do komputera wpisujemy ten adres strony internetowej i wyświetla nam się strona konfiguracyjna, no internetowa, tak powiedziałem, no to jest oczywiście strona konfiguracyjna routera, bo na ten moment jeszcze internetu nie ma. Następnie podłączamy do anteny taki konektor, po prostu przykręcamy go tutaj. O, w ten sposób. I po przykręceniu do tej końcówki dokręcimy już kabel antenowy. Kabel antenowy, jeżeli nie macie, można zakupić w każdym sklepie. Ja kupiłem akurat w Castoramie. 15 metrów takiego kabla kosztuje 19, niespełna 20 zł. I teraz tak, jak przystąpić, jak się w ogóle zabrać do skonfigurowania anteny dającej nam szerokopasmowy dostęp do internetu. Mamy dwie metody. Możemy użyć strony internetowej. Jak zobaczyliście, na stronie internetowej była pokazana mapa i tam są wszystkie informacje odnośnie odchylenia anteny, kierunku tej anteny. To jest pierwszy sposób. Jak ten sposób nam wystarcza, w porządku, ustawiamy antenę i widzimy na stronie konfiguracyjnej routera, jaki jest zasięg, jaka jest moc tego sygnału, może nie zasięg, bardziej moc sygnału, który jest nadawany, no i odbierany od satelity. Jeżeli jednak mamy problem z konfiguracją w ten sposób, to ja proponuję zainstalowanie odpowiedniej aplikacji na smartfona. Aplikacja, która będzie nas interesowała, będzie dostępna w sklepie Play. Po wpisaniu Two Way mamy informacje, mamy kilka programów,
pomagających właśnie w zainstalowaniu, w skonfigurowaniu anteny satelitarnej. My łączymy się do satelity KSAT. KSAT jest to specjalny satelita orbitujący gdzieś tam w okolicach równika i jest on przeznaczony tylko i wyłącznie do usług internetowych. Ja zainstalowałem dwie KSAT Pointer Pure Two-Way i KSAT Finder. Ja zainstalowałem obydwie. Tą pierwszą, KSAT Pointer oraz KSAT Finder. Przemówiła do mnie bardziej właśnie ta KSAT Finder. Jak sobie na nią klikniecie i zainstalujecie, otworzycie, to zobaczcie, GPS zaczyna działać, lokalizuje nas i w tym momencie pokazuje nam kierunek. Oczywiście możemy tą mapkę zmienić. No i zobaczcie, pokazuje nam jaki jest kąt elewacji i jaki jest azymut. No i oczywiście kierunek, tak? Pokazuje nam też wiązkę. Wiązka inaczej też w internecie możecie znaleźć kolor, odpowiedni kolor tej wiązki. No, cała Europa, jak również Polska, podzielone są na pewne wiązki. Polska, z tego co się orientuje, podzielona jest chyba na 4 wiązki. W związku z tym bardzo ważne jest, aby operator wiedział, z której lokalizacji chcecie korzystać. No i my jesteśmy w wiązce 4, jak widzicie, miejsce w satelicie. No i teraz to jest program, który nam pokazuje współrzędne. Ale możecie sobie jeszcze otworzyć ten oto program, ten pierwszy. Po otwarciu tego programu, on jest chyba nawet lepszy. A powiem wam, dlaczego ten pointer jest lepszy. Dlatego, że tak, po pierwsze też szczytuje wszystko z GPS-a, pokazuje kąt elewacji, kąt azymutu, kolor wiązki, czyli to samo co przed chwilą. Ale o co nas prosi? Prosi nas o podłączenie do Wi-Fi naszego modemu. Zróbmy to w takim razie. No i teraz tak, jesteśmy podłączeni, zaraz będziemy podłączeni. O, już jesteśmy i teraz patrzcie. Tu po pierwsze pokazuje nam dwa rodzaje mocowania. My mamy to mocowanie i widzimy, że powinniśmy ustawić kąt 40 stopni, no tak naprawdę 29,81, czyli niespełna 30 stopni. Tyle powinniśmy ustawić antenę, kąt ustawienia anteny. Jeżeli klikniemy rozpocznij instalację w tym miejscu, no tak, brak tria lub kabla. Ok, musimy najpierw podłączyć kabel bezpośrednio do naszego routera. Mam już kabel, zobaczcie. Podłączę teraz kabel do tego naszego konektora. Klikamy rozpocznij instalację. O, i teraz pewnie słyszycie antenę satelitarną. Przy antenie nadajnik nam pika, w zależności od mocy sygnału. Poprawna moc sygnału, żeby w ogóle skonfigurować tą usługę, to jest 11 decybeli. Zobaczcie teraz, jak będzie to wyglądało w momencie, kiedy przesunę antenę. Tak jak wspomniałem, słyszycie teraz, jak antena nam sygnalizuje odpowiednią moc. Zobaczcie, ja tą antenę troszeczkę przekrzywię o na boczek. W ten sposób, widzicie, już nic nie słychać, antena zaczyna skanować, jeszcze troszeczkę przesunę, mogę przesunąć w tą stronę, o, czyli minąłem się z anteną. Teraz mam moc sygnału na poziomie -3 dB, no i słyszycie ten charakterystyczny dźwięk, taki pojedyncze piknięcie, czy tam bardziej podwójne piknięcie, ale takie w taki sposób charakterystyczny dla wyszukiwania sygnału. I teraz delikatnie przesuwam. O, zobaczcie, już antena wykryła satelitę. Znaczy, może nie tyle antena, co urządzenie nadawczo-odbiorcze. No i oczywiście w połączeniu z routerem. I teraz słuchajcie, podskoczyło do 11 decybeli. Jeszcze troszeczkę przekrzywię.
O, zeszło mi do 9, czyli nie, idealne ustawienie będzie wtedy, kiedy usłyszycie taki właśnie dźwięk. I słuchajcie, mamy prawie 11 decybeli. To jest odpowiednia moc, żeby całą tą usługę już móc konfigurować. W tym momencie klikam przycisk zakończ instalację. W tym momencie przestaliśmy słyszeć ten dźwięk i możemy przystąpić do aktywacji usługi. Po instalacji anteny, odpowiednim pozycjonowaniu tej anteny, wcześniejszym podłączeniu anteny do routera, nadszedł czas na aktywację usługi internetowej. Aktywacja usługi internetowej odbywa się na wyświetlonej stronie pod wyświetlonym adresem lub za pomocą aplikacji mobilnej. I teraz wygląda to w ten sposób, że w momencie, kiedy połączycie się z routerem, router wykryje, że antena jest poprawnie spozycjonowana i to połączenie z satelitą jest nawiązane, w tym momencie automatycznie po otwarciu przeglądarki internetowej przekierowani jesteśmy na tą właśnie stronę internetową. I teraz, żeby dokonać aktywacji za pośrednictwem tutaj strony internetowej, należy kliknąć przycisk Start Activation. Continue. Zobaczcie, tutaj jeszcze mamy podsumowane wszystkie parametry, adres IP zewnętrzny. Klikamy na kontynuację. I teraz jesteśmy poproszeni o kod, który powinniśmy otrzymać od naszego operatora. Dokładnie to samo możecie wykonać za pomocą aplikacji, o której już wspominałem. Dokładnie tak samo klikamy aktywacja, wpisujemy kod, który otrzymaliśmy i po kliknięciu dalej usługa powinna aktywować się poprawnie. Czyli mamy możliwość aktywacji zarówno za pomocą przeglądarki internetowej, jak i za pomocą aplikacji mobilnej. Czekam na Wasze opinie na temat usługi szerokopasmowego satelitarnego dostępu do internetu. Co o niej sądzicie? Czy posiadacie taką usługę? Piszcie w komentarzach. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!